dlaczego umieszczenie Słońca, a nie Ziemi w środku Układu Słonecznego ma być jakąś rewolucją? Może to jest taka kwestia, nie wiem, jak drobna modyfikacja, dodanie kolejnego epicyklu. Może to nie zasługuje na miano rewolucji. No więc podstawową rewolucją było to, że ta zmiana musiała zmienić fizykę również. Nie tylko astronomię, jakbyśmy myśleli, czyli te okręgi, ale wymagała zmiany fizyki. U Arystotelesa świat był podzielony na te dwie sfery, o których mowa była na początku. Tą sferę ziemską, nazwaną czasem podksiężycową, w której obowiązywała zupełnie inna fizyka niż w tej sferze niebieskiej, tej pomiędzy, tej pod tą sferą gwiazd. Tam były wszystkie ruchy doskonałe, ten eter tam był i wszystkie planety poruszały się wiecznie, harmonijnie. Na Ziemi natomiast panował pewnego rodzaju bałagan. Były cztery żywioły, które zachowywały się w sposób wcale nie taki regularny i doskonały. Rzeczy się rozkładały, niszczyły, powstawały nowe. Natomiast w niebie tego nie było miejsca na to. Teraz w momencie, kiedy ten świat tych dwóch sfer jest zniszczony w pewien sposób, bo Ziemia jest przesuwana ze środka, ten podział na tą sferę podksiężycową i nadksiężycową jest już bardzo sztuczny. Już trudno go w tym momencie utrzymywać, skoro po prostu Ziemia stanowi taką samą planetę jak inne. Znaczy taki sam jest jej ruch, niczym nie jest wyróżniona. Pamiętajmy, że jak my myślimy o planecie i myślimy o skalistej grudce materii gdzieś, to jest nasze myślenie teraz. Wtedy planeta była gwiazdą. Znaczy niczym nie różniło od gwiazdy, poza tym, że się dziwnie poruszała. To była taka sama gwiazda jak inne. Tylko ruch na niebie miała bardziej skomplikowany. Może troszeczkę większa była. Ale w zasadzie nie było powodu, żeby myśleć, że na tym czymś jest skała, czy coś takiego jak na Ziemi, zbudowane z tych samych żywiołów, z tej samej materii. No więc to jest argument, który powoduje, że należałoby uznać to rzeczywiście za rewolucję. Fizyka Arystotelesa bazowała na tym centrum wszechświata. Grawitacja u Arystotelesa polegała na tym, że wszystko, co ciężkie, dąży do centrum wszechświata. Grawitacja nie polegała na tym, że Ziemia przyciąga ciała. Raczej na tym, że Ziemia jest w środku wszechświata, bo jest ciężka i tam spadła i wszystko inne ciężkie też tam spada. Czyli to jest zupełnie inne myślenie. W tym momencie, jeśli Słońce jest w środku wszechświata, no to co z tą Ziemią? To te ciężkie rzeczy spadają na Ziemię, widzimy to. W związku z tym one nie spadają do centrum wszechświata. Czyli trzeba myśleć o grawitacji trochę w bardziej względny sposób. Że grawitacja jest pomiędzy ciałami. Że jedno ciało może przyciągnąć drugie. Przynajmniej jest to furtka do takiego myślenia. Jeśli nie myślenie od razu. Bo Kopernik oczywiście nowej fizyki nie stworzył. On stworzył tą nowy system astronomiczny, który dopiero właśnie w ten sposób otwierał nowe furtki dla innych osób, które mogły wprowadzić w to nową fizykę. No i to, co wszyscy zawsze wiedzą, że niszczył religijny porządek świata. Więc system Ptolemeusza przez myślicieli chrześcijańskich był bardzo skutecznie zaadaptowany do wizji chrześcijańskiej. Wiemy, że u Dantego dziewięć sfer nie wzięło się znikąd, tylko właśnie z dziewięciu sfer niebieskich, które każde było związane z pewnym ciałem niebieskim. Ten system był naturalnie związany z tym, że Ziemia, jakby jest niebo, to było to niebo właśnie tam, ta sfera gwiazd. Piekło to było wewnątrz Ziemi, a czyściec gdzieś, nie wiem, gdzieś pomiędzy. Ale to czyściec to dopiero później wprowadzili, więc na początku nie było. Więc zerwanie tego było bardzo, bardzo poważne. Poza tym, zarzutem wobec Kopernika było to, że w każdym systemie, w którym Ziemia się porusza, powinno istnieć zjawisko paralaksy, czyli że jak Ziemia zmienia swoje położenie wokół Słońca, to powinno się móc zaobserwować pewien zmianę położenia gwiazd wynikającą z tego ruchu. I w związku z tym, zmianę położenia wynika z tego, że gwiazdy są w skończonej odległości od Ziemi. W związku z tym, żeby z obserwacjami być zgodnym, to Kopernik musiał uznać, że gwiazdy są na tyle daleko, że tej paralaksy nie ma. No a w związku z tym wymagało to powiększenia około stukrotnego wszechświata, w porównaniu z tym, co wcześniej uznawano za rozmiar wszechświata. 100 razy to nie wiem, może to nie jest rewolucja, ale jest to jednak znacząca wielkość. No i to, że właśnie potraktowanie jednak tej Ziemi jako równoprawnego świata, może jeszcze nie do końca, ale że już jest traktowane jak inne planety. A w związku z tym można dalej poszybować myślą, że są te planety inne też zamieszkałe.
I to, co jeszcze jest ciekawe, to, że u Kopernika łatwiej pozbyć się tej kręcącej się sfery gwiazd. Pamiętamy u Ptolemeusza, ta sfera gwiazd się kręciła, a ze sobą ona kręciła wszystkim innym. Bo wszystkie planety, Słońce, Księżyc kręciły się również tym ruchem, tak jak cała ta sfera gwiazd. Nawet jakieś takie, można było mechaniczne tam mówić o pewnym mechanicznym sprzężeniu tych sfer ze sobą. Że ta zewnętrzna sfera rozkręca te wszystkie wewnętrzne i one się wszystkie kręcą te 24 godziny na dobę, a dodatkowo jeszcze mają te swoje ruchy. Więc u Kopernika przez to, że ten ruch dobowy przeszedł na obrót Ziemi wokół własnej osi, łatwiej się można pozbyć tej sfery gwiazd stałych. Oczywiście nie trzeba, można ją zostawić. Nie trzeba się jej pozbyć. Ale łatwiej już jej się pozbyć, bo ona się nie kręci. Tam nie musi być nic już, co się kręci i napędza nam cały nasz system. Cały nasz wszechświat, powiedzmy. To jest ta rewolucja, o której powiedziałem. Inne obrazki wiążą się z innymi rewolucjami. Właśnie ta nowa fizyka, której brakowało, zaczęła powstawać i swoją kulminację miała u Newtona. No to, co dzisiaj już dużo słyszeliśmy o zmianie pojęcia czasu i przewrocie w myśleniu na temat czasoprzestrzeni. No i fizyka kwantowa, czyli te rzeczy z XX wieku. Oczywiście to są bardzo wybiórcze rewolucje, takie można powiedzieć najbardziej dla fizyka znajome, ale jakby ktoś chciał bardziej w nauce pogrzebać ogólnie, to by na pewno tutaj dodał też Darwina, na pewno by dodał też Lavoisiera i pewnie jeszcze paru innych, w zależności od tego, jaką wagę przydaje słowu rewolucja. No i oczywiście tu jest jakiś znak zapytania. Bo teraz pytanie, czy my jesteśmy w tym samym sytuacji, co Ptolemeusz? Czy jesteśmy też zagrożeni rewolucjami? No więc powiedzmy sobie jeszcze tak ogólnie, czym różni się ta nauka przed i po rewolucji. Więc po pierwsze, w danym świecie naukowiec zawsze mówi, że świat się składa z jakichś bytów. Ptolemeusz miał wizję 4 czy 5 żywiołów, jeszcze ten eter niebieski. Więc nauka przed i po rewolucji najczęściej zmienia dość diametralnie zestaw bytów, którymi się posługuje, żeby tłumaczyć zjawiska. Więc tutaj tylko są wymienione różne byty, z których część uznajemy wciąż za byty adekwatne do tłumaczenia zjawisk, część nie. Kryształowe sfery i epicykle już nie są takimi naturalnymi narzędziami do tłumaczenia zjawisk na niebie, jak również żywioły. Ale jeszcze później, po Ptolemeusze, pojawiało się wiele terminów, które również dzisiaj nie traktujemy jako naukowych obiektów do wyjaśniania zjawisk, takich jak cieplik, który miał tłumaczyć termodynamikę, czy flogiston, który miał tłumaczyć spalanie substancji. Obecnie raczej używamy tych pojęć tutaj, więc poza bytami, którymi się różni nauka przed i po rewolucją, po rewolucji, różnicą też jest sposób tłumaczenia zjawisk. Znaczy to, co naukowiec uznaje za odpowiedź, za wytłumaczenie zjawiska. Na przykład, jak się zapytamy, dlaczego jabłko spada na ziemię, to nam się wydaje, że my wiemy, dlaczego spada na ziemię. No i potrafimy to wyjaśnić. No ale nie wiem, czy będziemy to tłumaczyć w taki sposób jak Arystoteles, który też pewnie by powiedział, że wie, dlaczego spada jabłko na ziemię. Bo ma taką wewnętrzną skłonność, by dążyć do środka ziemi, a w szczególności do środka wszechświata raczej, w którym akurat środek ziemi się znajduje. Jest to wyjaśnienie. Możemy powiedzieć, że nas tam się nie podoba, ale Kartezjusz dawał trochę dokładniejsze. U Kartezjusza była pewna subtelna materia, której wiry i zderzanie się tej materii z innymi substancjami dawało efekt grawitacji. Więc on by wytłumaczył to w ten sposób. No Newton by wytłumaczył już tak bardziej, jak w szkole tłumaczymy, że jest pewne oddziaływanie na odległość siłą grawitacyjną, które powoduje, że to ciało spada. No możemy powiedzieć jeszcze bardziej współcześnie, że to nie jest oddziaływanie na odległość, tylko jest to zakrzywienie czasoprzestrzeni wokół siebie przez Ziemię, w którym znajduje się jabłko, które spada, w związku z tym, bo porusza się po geodezyjnej. Albo używając teorii kwantowej grawitacji, której nie ma, możemy powiedzieć, że te dwa ciała wymieniają grawitony, pewne cząstki między sobą. To wszystko piszę nie po to, żeby powiedzieć, że te wszystkie odpowiedzi są równie dobre czy równie złe, ale żeby spojrzeć na to takim pewnym dystansem i zobaczyć, tak naprawdę w nauce jest ważne to, co ona może rzeczywiście zrobić i przewidzieć,
i opisać zjawiska, a niekoniecznie to, jakie daje odpowiedź na pytanie fundamentalne, dlaczego jakieś zjawisko zachodzi. Bo w tym względzie jest bardzo trudno dać satysfakcjonujące odpowiedzi. Czym się jeszcze różni nauka przed i po rewolucją? Myślimy o wynikach doświadczalnych, że są czymś faktem, że są jakimś faktem, że fakty budują nam teorię. Musimy pamiętać, że fakty to jest też coś, co zdobywamy za pomocą pewnych teorii. Jak ustawiamy detektor na stole, który nam pokazuje jedynkę albo dwójkę i mówimy, że on zlicza fotony, musimy strasznie dużo od naszej teorii włożyć już, żeby uznać, że to właśnie pokazuje nam liczbę fotonów. Chociażby musimy znać elektronikę, która pośredniczy do wyświetlacza, który nam pokazuje te cyferki, ale to już jest drobiazg. W każdym eksperymencie jest już pewna teoria wbudowana. Dlatego też powiedzenie o czystym fakcie jest bardzo ryzykowne. Dlatego też interpretacje tych samych wyników doświadczalnych mogą być prowadzone w bardzo, bardzo różny sposób i bardzo różnie o nich mówić, o tych samych eksperymentach. Więc mamy te rewolucje, które następują po sobie. I każdy uzna, że nauka jest coraz lepsza, w tym sensie, że coraz mamy lepsze opanowanie tego naszego świata. Coraz więcej zjawisk jest pod naszą kontrolą, coraz więcej zjawisk możemy przewidywać. Więc można by narysować takie strzałeczki. Każda rewolucja następuje po drugiej z jakimś takim logiczną konsekwencją, prowadzącą nas do czegoś, co można by nazwać prawdą. No ja bym nie chciał tak na naukę patrzeć, bo według mnie ta wizja jest po pierwsze nieprawdziwa, a po drugie dość nudna. Znaczy w tej wizji można by uznać, że kolejne rewolucje są tylko pewnym takim doszlifowaniem naszej wiedzy o prawdzie, ale tak naprawdę to poprzednie teorie też były dobre, też były prawdziwe, natomiast są jakimiś szczególnymi przypadkami, a nasza teoria teraz jest dobra, jest prawdziwa, tylko jeszcze może tam są jakieś elementy poza nią, które pozostają do odkrycia. Oczywiście wszystko to bazuje na tym, co rozumiem przez słowo prawdziwa i tutaj pewnie można dyskutować ze sobą w nieskończoność, zgadzając się lub nie zgadzając się. Ale to już jest kwestia gustu. Ja bym wolał taki obrazek. W sensie takim, że jeśli uznamy, że zero nauki to jest Kopernik, środek na przykład, prawda? To kolejne rewolucje są takim punktem, z którego możemy pójść w różne strony. Możemy pójść w stronę Newtona, ale moglibyśmy może pójść w jakieś inne strony, tworząc jakąś inną fizykę. Nie wyobrażamy sobie jej, ale ja jestem przekonany, że można by tak pójść. W stronę fizyki, która by również mogła doprowadzić do budowy kolei i do budowy rakiet kosmicznych. Albo może czegoś innego. I w tym sensie chciałbym myśleć raczej o tym, że ta droga nie jest jednoznaczna. Tyle tylko chciałbym przez ten rysunek powiedzieć. Że rewolucja, w której tworzy się nowa teoria, daje bardzo duże pole manewru. Wtedy, kiedy usuwamy podstawy naszej nauki. W związku z tym bardziej bym chciał myśleć, że te wszystkie teorie na przykład na obwodzie tego okręgu, tutaj, są w pewien sposób równoważne. Wyjaśniają podobną klasę zjawisk, ale mogłyby to czynić w zupełnie różny sposób. Mogłoby nie być pojęcia atomu, mogłoby nie być pojęcia funkcji falowej, mogłoby nie być wielu innych pojęć. Nie wiem, tak mi się wydaje. No więc teraz chciałbym sobie na koniec takie porównanie, żeby jakoś spróbować tak uargumentować to, że jesteśmy w takiej samej sytuacji w pewien sposób jak Ptolemeusz. Znaczy, że jesteśmy równie naukowi albo równie mało naukowi co Ptolemeusz. Żeby nie patrzeć na niego z wyższością. Mianowicie, my mamy model standardowy. To jest taka tabliczka, na której zebrane jest jakby clue fizyki współczesnej. Czyli to, z czego zbudowana jest materia i jak ze sobą oddziałuje. Czyli w zasadzie jest to taki nasz system wszechświata. I co my w nim mamy? Mamy w nim 6 kwarków, 6 leptonów. Z kwarków zbudowane są protony i neutrony. Wśród leptonów jest na przykład elektron. Mamy pewne cząstki, które nazywamy bozonami pośredniczącymi, które odpowiadają za oddziaływania. Mamy jeszcze antycząstki, które troszkę wzbogacają nam ten świat. No i wiemy, że materia na Ziemi zbudowana jest z atomów, które z kolei ma jądro, elektrony, w jądrze są protony, neutrony, które są zbudowane z kwarków. I mamy różne teorie, które to opisują. No i mamy system Ptolemeusza. Teraz komuś się może nie podobać, że ja porównuję jakiś system Układu Słonecznego z takim systemem fundamentalnej teorii materii, ale ja, w moim pojęciu ten system dzisiaj i system Ptolemeusza wtedy pełnił tą samą rolę. Dawał wizję wszechświata, zrozumienie wszechświata. Wtedy ruch planet po niebie
był tak samo fundamentalny jak dzisiaj dynamika kwarków. Dzisiaj uważam, że ruch planet po niebie jest taki albo inny mógłby być i by się nic nie zmieniło. Mogłoby być o jedną planetę mniej albo dwie więcej. Ale już z kwarkami tak nie powiemy, że mogłoby być jeden mniej lub drugi więcej. Już jest to dla nas coś bardziej fundamentalnego. Wtedy w moim pojęciu liczba planet też była czymś szczególnym. I mieliśmy również dodatkowo oczywiście budowę materii, czyli te żywioły. No więc czym jeszcze jesteśmy podobni do Ptolemeusza? Lubimy matematykę i lubimy, żeby nasze teorie miały symetrię. To jest zupełnie tak samo jak u Ptolemeusza. U nas są to symetrie troszkę może bardziej złożone. Miały ci symetrię, żeby nasza teoria nie zmieniała się pod względem przechodzenia z jednego układu niesienia do drugiego. Nazywamy to na przykład symetrią względem transformacji Lorentza. Albo symetria polegająca na tym, żeby zjawiska zachodzące w lustrze były tak samo możliwe, jak zachodzące nie w lustrze. Czy symetria cechowania, o której już nie chcę mówić. Ale są pewne symetrie, na których bazujemy i budujemy nasze teorie. I przez to nasze teorie są eleganckie. U Ptolemeusza również mamy pewne symetrie. Kulistość wszechświata, te doskonałe ruchy po okręgach, które są wzięte dlatego, że są właśnie symetrycznymi obiektami. No, ale jest również złamanie symetrii. I tak jak ktoś, kto zna troszkę model standardowy, wie, że od lat 60. okazuje się, że symetria tego odbicia w lustrze, czy na przykład symetria odwrócenia czasu jest troszkę złamana w pewnych oddziaływaniach, które stają się słabymi. Zazwyczaj jest zachowana, zazwyczaj działa, ale jest troszkę złamana. No i ja bym tutaj chciał tak samo powiedzieć, że to jest dokładnie to samo, co u Ptolemeusza. W pewnym momencie widzimy, że teoria troszkę nie pasuje, że ta symetria była trochę za mocna, że ta nasza potrzeba tej elegancji trochę przewyższyła tą naturę. W związku z tym środki deferensów troszkę zostały przesunięte. Więc w tym sensie jest to samo rozumowanie, czy właśnie wprowadzenie kwantu. Że możemy się pozbyć tej symetrii. Nie powoduje to, że teorię odrzucamy. Chciałem zwrócić uwagę, że to, jak złamana jest symetria, parzystość, to może w ogóle trzeba by zmienić całą teorię, zbudować coś od nowa, bazując na jakichś innych postulatach. I rozbudowujemy naszą teorię w ten sposób, żeby wyjaśnić te matematyczne stosunki. Chcemy mieć u tych podstaw pewną piękną matematykę, która wyjaśnia nam, dlaczego te stosunki takie są, a nie inne. No i to traktujemy poważnie. Ale z drugiej strony chciałem zwrócić uwagę, że traktujemy bardzo mało poważnie problem, który był poważny dla Keplera. Mianowicie Kepler chciał to samo zrobić. Chciał wyjaśnić, dlaczego planety są w takich odległościach, a nie innych od Ziemi. Od Słońca. Wtedy już od Słońca. Chciał wyjaśnić, dlaczego takie są odległości, a w związku z tym okresy obiegów. My dzisiaj wiemy, no, to co on robił. On wpisywał bryły platońskie kolejno w kulę i później w kolejną bryłę platońską i wybrał w takiej kolejności te bryły platońskie, żeby te odległości dobrze się zgadzały z odległościami planet. No i możemy pomyśleć sobie, że to było w pewien sposób śmieszne, bo my wiemy, że te planety krążą tak. Nie ma jakiejś głębszej przyczyny, dlaczego są w takiej odległości, a nie innej. Tworzył się układ słoneczny, pewne grudki materii się oderwały, zaczęły się poruszać w takiej odległości, a nie innej, zaczęły się łączyć. A Kepler próbował to tłumaczyć własnościami brył platońskich. Ale to jest ta sama potrzeba, którą mamy dzisiaj, gdy próbujemy tworzyć wyjaśnienie dla na przykład mas protonów. Ja nie mówię, że to jest źle, może to jest bardzo dobre podejście. Tylko po prostu widać jak na dłoni, że postępujemy w ten sam sposób. Że możemy w ten sposób zbłądzić, tak jak my uważamy, że Kepler zbłądził, możemy nie zbłądzić. Ale jesteśmy w tym sensie bardzo podobni. Więc chciałem zakończyć tylko hasłem, że nas też czeka rewolucja. I takimi paroma hasłami, że Ptolemeusz był tak samo naukowy jak Kopernik, Newton i Einstein, że rozwija nasza nauka się w bardzo podobny sposób jak wcześniej, że żyje w pewnym takim etapie od rewolucji do rewolucji i przejścia w tych rewolucjach jest wiele analogii. No i w związku z tym, jeśli ktoś chce mówić o prawdzie, to oczywiście najbezpieczniej jest powiedzieć, że dochodzimy do prawdy w takim sensie, że potrafimy przewidywać i kontrolować wiele zjawisk. Natomiast
mówienie, że obiekty i pojęcia, których używamy, są prawdziwe, w tym sensie na przykład, że kwarki są prawdziwe, jest już bardziej subtelne i ja bym tak nie chciał mówić. W związku z tym nie należy się chyba zbytnio przywiązywać do tych pojęć. Trudno jest nam bez nich pracować i myślimy, używając tych obrazów, ale z drugiej strony musimy zawsze pamiętać, że naprawdę przyjdzie ta nowa rewolucja i wtedy będziemy może troszkę śmieszni, tak jak Kepler ze swoimi bryłami platońskimi. W związku z tym, jeśli nie chcemy być tak do końca śmieszni, to chociaż powiedzmy sobie, tak jak teraz mówię, że wierzymy w kwarki, ale może ich nie być jednak. Dziękuję.